Kilka dni temu otrzymaliśmy informację o tym, że młody matczak jest już potrójnie platynowy. Wpadłem tym samym na pomysł, żeby nagrać film ze wszystkimi ukrytymi smaczkami w jego teledyskach. Jego teledyski stoją na zupełnie innym poziomie, oprócz tego, że jakościowo jest to w Polsce obecnie kompletna topka, to również nie zabrakło w nich kilku ciekawostek, które warto przedstawić. Zaczynamy od Pato Reakcji, pierwszego singla z płyty. Początek całego numeru jest nawiązaniem do wizyty Michaela Jacksona w byłej szkole maty, czyli oczywiście liceum Batorego. 12:30, Solar i Białas, w asyście ochroniarzy, policji i straży miejskiej. Jackson w asyście ochroniarzy, policji i straży miejskiej pojawił się w liceum imienia Batorego. Wstęp jest przerobiony pod matę. W klipie chwilę później widać paczkę fajek z napisem Fumar Mata. Fumar Mata to z tłumaczenia z języka hiszpańskiego palenie zabija. Jest to również nawiązanie do jego pierwszego legalnego wydania, jego epki o tym samym tytule. Obecnie tej płyty nie można dostać prawie nigdzie, a ceny, za jakie ludzie chcą ją sprzedać, są naprawdę ogromne. W czwartej minucie klipu jest ukazany manekin przedstawiający postać maty. Znajdują się na nim wszystkie narządy oprócz tych, które wymienił w Pato Inteligencji. Swoją drogą to bardzo długo zajęło ludziom znalezienie tego smaczka, bo przez pierwsze tygodnie Pato Reakcji nikt zupełnie o tym nie mówił. Bardzo fajna przekminka. W piątej minucie jest ukazany billboard w Nowym Jorku i pada w tekście nawiązanie do Sfera Ebasty, czyli włoskiego rapera. Jak wiemy, Mata pojawił się już na billboardzie w Nowym Jorku, jednak ciekawą rzeczą jest to, że to dosłownie ten sam filmik, który pojawił się w Pato Reakcji, znalazł się faktycznie w Nowym Jorku. Kolejnym singlem był Kiskam i tutaj nie było za wiele ciekawych rzeczy. Jedną z nich była jedynie Young Leosia, która grała główną bohaterkę w klipie obok Michała. Również w tym teledysku pod koniec znajduje się nawiązanie do filmu pod tytułem Deszczowa piosenka z 1952 roku, gdzie bohater tego filmu tańczył w podobny sposób podczas deszczu. Kolejny numer to bardzo mocne kolabo z Quebo oraz Malikiem. Tutaj jedyną rzeczą jest to, że zamiast żetonów chłopaki grali pociętymi ogórkami. Nie wiem szczerze, czy to jest jakieś nawiązanie do czegoś konkretnego, ale tak w tym klipie było. Po papudze przyszedł czas na szmatę. Ciężarówka, która przywozi matę, posiada rejestrację zakończoną samymi trójkami, co oczywiście jest nawiązaniem do Gombao. Ciężarówka również ma na sobie napis mięso, co jest nawiązaniem do tekstu nutki. W dalszej części klipu mata ma popisane całe plecy markerem i znajduje się na nich numer. Po próbie kontaktu na ten numer dodzwonimy się do ZUS-u. Na jego plecach znajdują się również inne liczne nawiązania do tekstu tej piosenki, jak na przykład Kocham Cię Mateusz. Ostatnim teledyskiem jest Szafir, w którym główną postać obok Maty odgrywa Ania Rubik. Pod koniec teledysku Mata wypija jakąś potę i nagle jego oczy zmieniają się również w kolor niebieski i staje się syreną, jak główna bohaterka klipu. Niby taki mały smaczek, a jednak fajnie dopracowany. To tyle, co udało mi się wyciągnąć z tych klipów. Bardzo prawdopodobne, że smaczków było dużo więcej, jednak do tych tylko doszedłem. Jak chcecie więcej takich ciekawostkowych filmów, to dawajcie znać, bo teraz na naszej scenie są ogromne nudy i kompletnie nie ma o czym nagrywać. Założyłem również nowy kanał tylko o zagranicznym rapie. Chciałbym, żeby tam filmy pojawiały się w takim stylu jak tutaj. Jeżeli ktoś z was jara się tamtejszą sceną, albo po prostu chciałby śledzić, co tam się dzieje, to serdecznie zapraszam. Niedługo startujemy na grubo. Dzięki za oglądanie, do następnego i siema.